Witam Państwa, panowie przewodniczący, kłaniam się. Muszę powiedzieć, że wystąpienia, które dzisiaj tutaj mamy, są świetnym przygotowaniem do wszelkiego rodzaju bankietów, ponieważ tak, w jednym ręku trzymamy tekst, w drugim mikrofon, a trzecią ręką przerzucamy te guziczki, żeby przesuwać slajdy na ekranie. To jest zupełnie tak jak na bankiecie, talerzyk, widelec i kieliszek. Trzy ręce są niezbędne. Po tym wstępie nie na temat, chciałem powiedzieć, z czego się ten referat urodził, jaka była geneza powstania. Mianowicie w 2019 roku obchodziliśmy, świat obchodził stulecie powstania szkoły Bauhausu i prawdę powiedziawszy, gdzie nie pojechałem na spotkania takie profesjonalne, to kto żyw starał się, użyję nieładnego pojęcia, podłączyć do tego Bauhausu. To wy nie macie nic wspólnego z Bauhausem, a my ciągle. Wy nie mamy, wszyscy, wszystkie koleżanki i koledzy, tak jak mówiłem, z którymi się spotykałem, dlatego się z tego mitu Bauhausu koniecznie chcieli korzystać. No a ja przez przekorę postanowiłem zrobić coś innego, pokazać, że program i działalność Wydziału Architektury w Politechniki Warszawskiej, gdzie oczywiście twórczość bauhausowską świetnie znaliśmy i znamy, że ten program naszej szkoły powstawał zupełnie inaczej i o jakimś przeniesieniu programu z Bauhausu do Warszawy mowy być nie mogło. No, głównie z tego powodu, że wydział w Warszawie powstał w roku 915, a Bauhaus w roku 19, można powiedzieć, że jest to młodsza siostra naszego wydziału. Żadnej adaptacji czy przeniesienia, powtarzam, programu być nie mogło. Więcej, w początkowym okresie istnienia szkół programy znacznie różniły się od siebie, choćby z tego powodu, że w 15 roku Polski nie było na mapie Europy i mniej więcej od roku 14, może rok wcześniej, rozpoczęto przygotowania programowe do zorganizowania najpierw kursów architektonicznych, a potem Wydziału Architektury. No i ten wydział 15, razem z całą Politechniką ruszył 15 listopada 2015 roku, przynajmniej taką datę oficjalnie możemy podawać. Bauhaus powstawał inaczej. Kiedy w 871 roku powstała Druga Rzesza, to w państwie tym, akceptując myśl Williama Morrisa, zaczęto zakładać szkoły, warsztaty. No i między innymi w 907 roku w Weimarze. W tym samym roku powołano Deutscher Werkbund, którego celem było promowanie rzemiosł budowlanych, a jedną z naczelnych postaci Werkbundu stał się dość szybko Walter Gropius. Można powiedzieć, że on, tak jak i jego nauczyciel Peter Behrens, wierzyli w to, że budynek, w tym budynek mieszkalny, tworzony z elementów przemysłowych, to jest skrót oczywiście myślowy, jest najlepszą formą architektury. Miejsce na realizację swoich idei Gropius znalazł w 919 roku w Weimarze, zmieniając tamtejszą uczelnię, tamtejszą szkołę w uczelnię o nazwie Bauhaus. Nazwa ta, co wynika z manifestu opublikowanego w tym samym roku, oznaczała także kierunek myślenia, który obowiązywał w szkole, nie tylko samą nazwę szkoły. Zgodnie z założeniami studenci mieli być inspirowani z obu stron, artystycznej i rzemieślniczej. Bauhaus i ta ekipa Bauhausu, która
właśnie realizowała program, o którym wspomniałem. Zatrudniono tutaj awangardowych twórców, którzy reprezentowali różne dziedziny i kierunki i byli różnej narodowości również. Wielkość ich dokonań powodowała zainteresowanie szkołą, w tym w miejscach bardzo odległych. Na wystawie, która była prezentowana na jednej z licznych wystaw, jakie były prezentowane w Berlinie w 2019 roku, pokazywano na przykład szkołę w Japonii, która program bauhausowski przyjmowała prawie jako swój, a również przypominano, że Rabindranath Tagore, poszukując wzorców dla jednego z wydziałów sztuki w Indiach, gdzie chciał kształcić jednocześnie kreatorów i wytwórców, właśnie zwrócił uwagę na Bauhaus, ale w tym przypadku nie było to przeniesienie programu nauczania, chodziło po prostu o taką inspirację, jak można by dobrze kształcić jednocześnie rzemieślników i artystów. Czy jak inne szkoły przejmowały wzór Bauhausu? Jeśli takie były, to warszawski Wydział Architektury na pewno do nich nie należał. Mimo tego, że w programie naszego wydziału było uwzględnione i malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografika, prace na modelach, zaangażowanie najodważniej myślących konstruktorów, mimo wycieczek na zachód Europy. Być może w Warszawie było kilka powodów utrzymywania owej autonomii programowej. Być może trzeba tutaj, czy warto zacząć od wielkiej polityki. I trzeba postawić pytanie, czy Bauhaus był polityczny. Żeby odpowiedzieć na takie pytania, trzeba się przyjrzeć czasom, w jakich obydwie szkoły powstawały. Bauhaus oglądany na tle zdarzeń historycznych mógł być odbierany jako instytucja zdecydowanie lewicowa. Podstawowe założenia ideowe, że praca odbywać się powinna w grupie, więcej we wspólnocie twórców i realizatorów architektury, budziło podejrzenia co do ostatecznego celu pracy, zwłaszcza, że wzdłuż krytyków cel mógł być określany w oparciu o rewolucyjne doświadczenia rosyjskie, co w ówczesnej Republice Weimarskiej jakiegoś nadmiernego entuzjazmu nie budziło. No więc nic dziwnego, że kiedy po Gropiusie w 1927 roku dyrektorem Bauhausu został Hannes Mayer, który swoich poglądów nie ukrywał, rok później Bauhaus zlikwidowano. I trzeba powiedzieć, że Mayer potwierdził opinię, jaka o nim krążyła, zaaranżował dla siebie i studentów Bauhausu pracę w Związku Radzieckim i jako Czerwona Brygada Bauhausu pojechali tam do pracy, jak zresztą szereg innych znanych niemieckich architektów. Był to okres, kiedy już zaczynał pojawiać się soc w związku z tym i z innych jeszcze powodów. Rosja sowiecka zaczynała być uważana, sama siebie uważała za oblężoną twierdzę, w związku z tym wszyscy ci przyjeżdżający z zachodu, z Niemiec architekci zaczynali być podejrzani, rozpoczęły się czystki. Statystyka, straszliwa statystyka mówi, że z 70 studentów, którzy wtedy przyjechali do Związku Radzieckiego, mniej niż 5 udało się wyjechać. Mayer czy Hans Schmidt uciekli, mówiąc krótko. Kto nie zdążył, był aresztowany. Tak jak wspomniałem, osób takich było kilkadziesiąt. Definiując najkrócej działalność Bauhausu, powiedzieć można, że jej celem była praca dla społeczeństwa.
symbolem jest chociażby ta kuchnia frankfurcka, której fotografie Państwo tutaj widzą. Natomiast analiza tego, co działo się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, wskazuje, że tutaj celem była praca dla narodu. Twórcy programu warszawskiego przyszli z różnych uczelni i reprezentowali rozmaite twórcze kierunki, ale łączyło ich jednak poszukiwanie narodowego stylu polskiego. W programie wydziału odczytujemy wydźwięk tych tęsknot i słowa o rozwoju kultury artystycznej na ziemiach polskich, co w 50. rocznicę istnienia wydziału podsumował Zachwatowicz w długim tekście, ale ja tutaj jedno zdanie przytoczę, mianowicie, abyśmy mogli godnie stanąć, jak w wiekach ubiegłych, do współzawodnictwa ze sztuką Europy Zachodniej. Kierunki twórcze w projektowaniu w Warszawie kreowali profesorowie, którzy w żadnym stopniu nie byli mistrzami najnowszych wtedy trendów architektonicznych. Tołwiński, mówię o tym, co w skrócie można nazwać funkcjonalizmem. Tołwiński dopiero co wygrał konkurs na projekt Miasta Ogrodu Ząbki w roku 912, przypominam, pokazując klasyczne dzieło w duchu howardowskim. Podobnie Przybylski, który w tymże samym konkursie zdobył 3. nagrodę i też projektował Miasto Ogród. Plan Warszawy wykonany w 16 roku pod kierunkiem Tołwińskiego także ma wiele z propozycji zarówno Howarda, jak i doświadczeń urbanistycznych francuskiego oświecenia. Teatr Polski w Warszawie i Teatr w Kaliszu Przybylskiego mają wyraźne cechy neoklasystyczne, podobnie jak rekonstruowany przez Lalewicza Pałac Staszica. No a w 909 roku jeszcze Sosnowski projektuje Kościół Świętego Jakuba na Ochocie w Warszawie. I teraz tak, zmiana ku modernizmowi, że tak powiem, następuje w Warszawie około połowy lat 20. Tołwiński projektuje Muzeum Narodowe, Świerczyński Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Komunikacji, Sosnowski Kościół Świętego Rocha w Białymstoku. Dodać trzeba, że ich studenci w tym samym czasie wykonują kursowe projekty w duchu architektury nowoczesnej i dzieje się to bez zmiany programu. Bogdan Lachert, to jest znowu cytat z tego wydawnictwa przygotowanego na 50-lecie Wydziału Architektury. Otóż Lachert pisze tam, że po okresie koncentrowania się na uczestnictwie w utrwalaniu poprzez architekturę niepodległości kraju przyszedł czas szerszych kontaktów z zagranicą. W tym upowszechnienie się czy też postrzeganie nowych prądów i zainteresowań. Lachert we wspomnianym tekście uważa, że upowszechnienie owej nowoczesnej architektury na naszym wydziale zawdzięczamy studentom, którzy zainspirowani zapałem Szymona Syrkusa stworzyli grupę Prezens działającą najintensywniej w latach 26-30. I właśnie ten rok 26 można uznać za przełomowy. Wtedy w Warszawie oglądać można było międzynarodową wystawę architektury nowoczesnej. W czerwcu wyszedł pierwszy numer pisma Prezens z podtytułem Kwartalnik modernistów. I również w 26 roku Bogdan Lachert obronił pracę dyplomową u profesora Świerczyńskiego pod tytułem Dom architekta na zboczu. Jeden w moim pojęciu z najlepszych projektów budynku jednorodzinnego, jaki kiedykolwiek przygotowano na Wydziale Architektury w Warszawie. Członkowie Prezensu szybko znaleźli drogę do podobnych grup za granicą i od 28 roku tworzyli polską grupę Siamu. Ale chociaż mówi się, że szli śladem Bauhausu, to w pierwszym numerze ich pisma nic o tym nie ma. Oprócz przedruków z Desti pojawia się tekst Kazimierza Malewicza, tłumaczący tezy suprematyzmu, który
odrzucany był z ideowych powodów w Bauhausie. Jak wiemy, Malewicz w 1926 roku przyjechał do Warszawy w drodze do Berlina. Przyjęty był przez naszych modernistów bardzo dobrze, wydano na jego cześć bankiet. Jest jedno zdjęcie, o ile się orientuję, tylko z tego bankietu. Najlepiej widać na nim profil Heleny Syrkusowej, a reszta gdzieś tam, a Malewicza tylko fryzurę z tyłu. Otóż przyjechał do Warszawy w drodze do Berlina. W Niemczech natomiast, mimo poświęcenia mu całego działu na wielkiej berlińskiej wystawie sztuki, mimo trwających już przygotowań do wydania jednego z jego najważniejszych manifestów, Świat jako bezprzedmiotowość, kiedy w kwietniu 1926 roku doszło do spotkania w Dessau Malewicza z Gropiusem, to ten, czyli Gropius, wraz z całym Bauhausem przyjął Malewicza dosyć zimno i sceptycznie. Być może zadziałało to, że dzieło Malewicza pełne było niejasności interpretacyjnych i zamieniało konstruktywistyczne hasło oko pod kontrolą dotyku na hasło oko pod kontrolą dotyku duszy, czyli odczucia. Poza tym Malewicz lubił odwoływać się do Boga i transcendencji. Gdzież tutaj więc rewolucja i racjonalnie myślący człowiek, budowniczy domu, można by się zapytać w imieniu ówczesnych bauhausowców. Powyższa informacja potrzebna jest do stwierdzenia o innych niż w Weimarze źródłach polskiego modernizmu. Kiedy Szymon Syrkus po dyplomie jedzie na zachód zdobywać doświadczenie, tylko krótko przebywa w Niemczech, nic mu tu nie odpowiada, szybko rusza do Paryża i wiemy to z listów Syrkusowej, które chyba ze 2 lub 3 lata temu były wydane i tam jest to eksplicyte napisane, nic mu się tutaj nie podoba, pojechał do Paryża. Tam, jak wielu później polskich architektów, trafia do kręgu Corbusiera i to poglądy tego ostatniego zaczynają kształtować myślenia architektoniczne Syrkusa i jego kolegów. Jeżdżą do Paryża, wracają, ale na razie na Wydziale Architektury wiele do powiedzenia nie mają. Inspirują młodszych kolegów, ale nie wszystkich jednakowo, bo na przykład Bolesław Malisz, kiedy robił dyplom w 30 latach u Tadeusza Tołwińskiego, przebudowuje zabytkowe Kielce na coś w rodzaju mega osiedla Damerstock w Karlsruhe, projektu, jak wiemy, Gropiusa. Ale nawet gdy po II wojnie światowej profesorami zostają twórcy Warszawy funkcjonalnej, ja tutaj wymieniłem i Olafa Chmielewskiego, i Syrkusa, i Brukalskich, i Syrkusową w różnych latach oczywiście, warszawski wydział nie staje się Bauhausem, ani zresztą agendą Corbusiera. Były to lata socrealizmu panującego, czyli zupełnie czegoś innego. I być może to był główny powód, bo potem ten modernizm w dość uproszczonej formie jednak w Warszawie się znalazł. Ale w owych latach, na przykład, kiedy Kazimierz Weichert z zespołem wygrywa konkurs na nowe tychy, to modernistyczna forma tych bliższa jest nowym miastom brytyjskim niż osiedlom bauhausowskim. Ale to wszystko nie oznacza, że idee Bauhausu nie są, nie były i nie są u nas znane. Kiedy w 2014 roku na Biennale w Wenecji prezentowano wystawę Radykalne pedagogiki, jej istotą było pokazanie, że kluczowe znaczenie dla zmiany programu nauczania, choćby w jednym przedmiocie, ma przyjście do szkoły jednej lub dwóch osób z jasno nakreślonym planem działania dydaktycznego. W zasadzie na tej wystawie nie było przykładów oddziaływania szkoły na szkołę. Wydaje się, że jest to i było tak oczywiste, że oczekiwanie, iż na przykład programy szkoły Bauhaus pojawią się w innych miejscach, nie jest racjonalne. Co nie oznacza, powtórzmy, że idee Bauhausu nie są u nas znane. I teraz, że tak powiem, jeszcze jedna uwaga.
Muszę Państwu powiedzieć, że kiedy szefowa Komisji Europejskiej oznajmiła wszem i wobec, że w tej chwili w Europie potrzebny jest nam nowy Bauhaus, to od razu sobie pomyślałem, a dlaczego to ma być akurat kurczę blade Bauhaus, a nie coś zupełnie innego. Owszem, jako hasło być może to jest w porządku, ale wydaje mi się, że należałoby oczekiwać, aby w każdym miejscu w Europie, w miejsce tej bauhausowskiej, oczekiwanej przez szefową komisji tego zjednoczenia wokół Bauhausu, być może należałoby oczekiwać, żeby w każdym kraju były programy nieco odmienne. Ja, proszę Państwa, nie jestem szalonym narodowcem, czy Wszechpolakiem, czy kimś z tej półki, ale też wydaje mi się, że doświadczenia każdego z krajów są, jeśli chodzi o architekturę, są nieco inne. Zresztą tutaj nasi koledzy z Włoch pokazywali tę inność. Tutaj pani profesor Józwa też, pokazując przykłady z Berlina i te dwa polskie przykłady, wyraźnie wszyscy ci państwo wskazali na odmienności i w oczekiwaniach co do architektury, i jeśli chodzi o punkty wyjścia, czyli jakieś teoretyczne założenia, które powinny się pojawiać wtedy, kiedy tę, znowu użyję ulubionego przez panią komisarz stwierdzenia Baukultur, kiedy to ta kultura budowania wszędzie może być inna. A zresztą tak a propos tego Neues Muzeum, które było pokazywane. Jak Państwo z pewnością wiedzą, ten sam autor troszkę po zakończeniu renowacji samego muzeum wybudował pawilon tuż przed tym muzeum, świetnie zasłaniający całe odrestaurowane, ten odrestaurowany zasadniczy budynek. Czy musiało to być w tym miejscu? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że można było oczekiwać innej formy, innego miejsca, tak żeby Neues Muzeum w tej nowej szacie, w całej swojej krasie można było oglądać. Co oznacza, że nawet architekt klasy światowej, otoczony tym mitem, o którym tutaj mówimy, mitem swojej twórczości, ma prawo inaczej. Ma prawo do błędu. O, tak bym to ujął. Czy to jest prawda? Chciałbym się od Państwa dowiedzieć. Dziękuję bardzo.